Dzień dobry Państwu, a właściwie już dobry wieczór od kilku minut. Przede wszystkim dziękuję Pani Profesor, że kolejny raz mnie zaprasza i za każdym razem jest coraz większa widownia. To muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że chciało się Państwu w ten mroźny poranek tutaj przyjść i spędzić czas. Mroźny poranek, przepraszam, ja jestem lekko nieprzytomny, bo spałem jakieś 3 godziny w nocy w samolocie, więc jeżeli będę, coś mi się język poplącze trochę, to proszę o wybaczenie. Ale temat jest, jaki jest, każdy widzi. Mówimy o tysiącleciu. O tysiącleciu bardzo ważnych wydarzeń dla Polski. Tysiącleciu, które niestety zostało przykryte, aczkolwiek nie dość udatnie, trzeba powiedzieć, stuleciem odzyskania niepodległości. No ja cierpliwie od początku roku cały czas przywołuję to tysiąclecie, próbując przekonywać, że powinniśmy patrzeć jednak trochę dalej wstecz niż tylko na początek XX wieku. Jeżeli mówimy o roku 1018, to oczywiście mowa jest o Bolesławie Chrobrym, który wtedy nami rządził, nasz drugi władca historycznie potwierdzony, jeden z największych, oczywiście wybitny członek narodowego panteonu, który spopularyzowany jest na mnóstwo sposobów poza podręcznikami szkolnymi, na przykład na banknotach i numizmatach. Z lewej strony to jest złota 20-złotówka z 1925 roku, wybita w 900-lecie koronacji Bolesława Chrobrego. Potem mamy banknot z PRL-u, następnie mamy banknot obecny. Kopię zrobiłem, wyciągnąwszy go z własnego portfela. Każdy może go sobie obejrzeć. I Nie, ten na dole 20 zł. I moneta srebrna, też wybita w czasach PRL-u. Ciekawe, jak spojrzałem, zrobiłem to zestawienie, że w PRL-u Chrobrego przedstawiano en face, natomiast przed wojną i dzisiaj z profilu. Nie wiem, czy to coś oznacza, ale zapewne. Także postać jest pomnikowa i mamy portret Chrobrego z epoki i wybity na jego własnej monecie. Czy wzorowany, no jak widać trochę nieudolny, ale widać, że ma jakąś tam koronę, zdecydowany wyraz twarzy. Na ile podobny był do władcy, tego się nigdy nie dowiemy, ale tak oficjalnie Chrobry był przedstawiony w swoich czasach, więc jest to dosyć rzadki w naszych dziejach przykład. No, postać pomnikowa, pomników Chrobrego nie brakuje. To jest tylko kilka przykładów z Gniezna, z Kołobrzegu, z Wrocławia, z Poznania, z tak zwanej Złotej Kaplicy. A więc, no ale im więcej pomników, to jak wiemy, tym trudniej się o takiej osobie rozmawia. A czasem nawet im więcej pomników, to jakby obniża rangę tej osoby. No ale tu w przypadku Chrobrego chyba ta liczba pomników jest taka wystarczająca akurat. Władca, który odziedziczył, czy właściwie siłą zdobył koronę po swoim ojcu Mieszku I. Siłą dlatego, że miał 3 przyrodnich braci, których mamusia bardzo chciała, żeby to oni Polską rządzili. Bolesław w sposób bezwzględny i okrutny szybko ich się pozbył, wypędzając ich za granicę, co bardzo było z jego strony szlachetnym gestem, bo przecież mógł ich oślepić, wykastrować, zabić po prostu, co miał zwyczaj robić zresztą, jak każdy poważny władca i dobry polityk owych czasów. Jakie państwo odziedziczył? No prawdopodobnie takie. To nie jest taka wersja ortodoksyjna, bo w większości atlasów znajdziecie państwo mapę, która zadziwiająco przypomina granicę dzisiejszej Polski. Ale to jest taki twór propagandowy. Prawdopodobnie
taką jednak, taki obszar, takim zarządzał obszarem, czyli od morza do Sudetów i między Odrą a Wisłą, więc bardzo ładnie ulokowany to terytorium i ograniczone w sposób naturalny. Te linie takie zakreskowane, że prawdopodobnie to były jakieś sfery wpływów, a na pewno obszar, który był otwarty dla ekspansji, dlatego że za Odrą już było obecne cesarstwo, za Sudetami silne wówczas państwo czeskich Przemyślidów. Natomiast na wschód Ruś Kijowska gdzieś tam daleko za Bugiem nad Dnieprem, więc tutaj miał rzeczywiście pole do ekspansji. Na tym swoim terytorium Chrobry prowadził bardzo intensywną działalność inwestycyjną. Rzeczywiście, jak rzadko który władca, był bardzo zaangażowany w stawianie nie tyle pomników, bo w tym czasie pomników nie stawiano, ale dowodów swojej władzy, swojej potęgi, swojego przywiązania również do religii, do kościoła, bo oczywiście w tym czasie kościół i państwo szły ręka w rękę, były od siebie całkowicie współuzależnione, więc było to całkiem naturalne, że Chrobry manifestował to swoje przywiązanie i między innymi budując monumentalne świątynie i obiekty murowane, co w tym czasie w tej części Europy było zupełnym ewenementem. No tu, żeby nie być gołosłownym, tak najprawdopodobniej wyglądała pierwsza katedra w Poznaniu, ogromna. Druga, najbliższa podobnej wielkości to w Saksonii, w Memleiben była. To była fundacja cesarska, więc to pokazuje też, jakie ambicje miał Chrobry. On chciał dorównać największym w Europie. Możliwe, że budowę tej katedry już Mieszko I zaczął, ale na pewno dokończył ją Bolesław Chrobry. To z kolei już budowla cywilna. Fachowo nazywa się to palacjum, czyli ta lewa część to była część mieszkalna, połączona z kaplicą, która służyła bezpośrednio samemu władcy. Też o niezwykłym kształcie, niezwykłym planie historycy sztuki do dzisiaj się zastanawiają, skąd inspiracja, ale też jeżeli jej szukać, to na zachodzie w cesarstwie. Kolejny przykład już tutaj jeszcze większego rozmachu. Giecz. Cały czas poruszamy się w środku Wielkopolski. To te najważniejsze ośrodki tam, gdzie Mieszko stworzył podwaliny państwa piastowskiego. Chrobry te grody centralne umacniał, meblując właśnie takimi monumentalnymi konstrukcjami. Tutaj widzimy gród dwuczęściowy w Gieczu. Na dole właśnie kolejne palacjum, czyli pałac połączony z okrągłą kaplicą. Na górze w tym mniejszej części kościół świętego Piotra, który archeolodzy cały czas odsłaniają. Też z dwiema okrągłymi wieżami, więc tutaj ten widać pewne preferencje Bolesława, jeżeli chodzi o stylistykę, ale w każdym razie to są wszystko inspiracje zachodnie. On wyraźnie, w przeciwieństwie do Mieszka I, który tak lawirował, a to trochę na zachód, tak nie bardzo chciał utrzymać swoją niezależność, lawirując, wchodząc to w kontakt z sąsiadami, to współpracując. Chrobry wyraźnie nastawił się na współpracę z cesarstwem niemieckim, chciałoby się powiedzieć, tylko że w tym czasie pojęcia Niemiec jeszcze nie było. To było cesarstwo, oni sami nazywali się wschodnimi Frankami. Ale tradycyjnie mówimy cesarstwo niemieckie. No to długie rządy Chrobrego obfitowały w mnóstwo różnych wydarzeń, które pokazują, jak wielką był postacią i jak inną od swojego ojca. I dla tych, którzy szczegółowo chcieliby się z tym zapoznać, to w zeszłym roku napisałem książkę o Bolesławie Chrobrym, którą tutaj Państwo możecie obejrzeć.
Bolesław Chrobry, lew ryczący. Ten lew ryczący to jest cytat, to nie jest mój pomysł, to jest cytat z biskupa Titmara, saskiego biskupa i kronikarza równocześnie, który Bolesława szczerze nienawidził, obrzucał go rozmaitymi wyzwiskami. Akurat tutaj całość tego cytatu powinna brzmieć: lew ryczący z podwiniętym ogonem, co w średniowieczu symbolizowało diabła. No ja sobie to trochę skróciłem, to jest taka gra słów dla tych, których te źródła wczesnośredniowieczne bardziej interesują. I oto jest autor tych słów, autor monumentalnej kroniki dziejów Sasów, biskup Merseburga, książę kościoła, bardzo ważna postać polityczna, arystokrata z urodzenia, który w wieku 33 lat został biskupem, więc właściwie zaraz po tym uzyskaniu minimalnego wieku zdolności do święceń biskupich. To jest akurat współczesny pomnik wystawiony mu w Merseburgu, przedstawiający go jako kronikarza, bo główne zasługi dla historii poniósł jako kronikarz. On między innymi, tak jak mówię, Chrobry był dla niego rzeczywiście diabłem wcielonym i pewnie w Saksonii dzieci Chrobrym straszono. Biskup Titmar starał się do tego bardzo przyłożyć, pisząc, że Chrobry był zdrajcą, starym wszetecznikiem, nie bez powodu. Że był okrutny, nie dotrzymywał słowa. Wszystko to była prawda, ale nagromadzenie tego w jednym dziele no, pokazuje, jak wielkie emocje Chrobry budził. Gdyby nie ten biskup, który tak naszego najwybitniejszego z wczesnych władców nienawidził, to prawie byśmy nic nie wiedzieli. To on, siedząc w Saksonii, nasłuchując, zbierając informacje, zapisywał to wszystko starannie i przekazywał nam. Na szczęście ta kronika się zachowała. O dziwo nawet jeden egzemplarz jego autorski, jego własną ręką. Także tutaj nie ma żadnych wątpliwości, czy ktoś później w trakcie przepisywania czegoś nie dopisał. I biskup Titmar szczególnie intensywnie pracował właśnie w 1018 roku, przewidując, że zbliża się jego śmierć, bo był już człowiekiem bardzo starym, miał 41 lat, co w tym czasie już oznaczało wiek naprawdę sędziwy. Już był schorowany i ostatnią księgę, którą właśnie rozpoczął w 1018 roku, poświęcił w dużym stopniu Bolesławowi Chrobremu, ale również i takiej autorefleksji, refleksji nad stanem państwa, zupełnie niezwykłe zwierzenia. No, pewnie wiedział, że już niedługo umrze i nie bał się tych prawdziwych swoich myśli przelewać na papier. Po łacinie, tak. No, że arystokraci ciągle się kłócą, prowadzą wojny, że cesarz nie ma z kim współpracować, że źle traktują swoich poddanych, że są przekupni, kłótliwi. No, rzeczywiście siebie też nie oszczędzał. Przyznał się, opisał siebie, że jest stary, brzydki, ma złamany nos, jakieś tam wrzody na twarzy, że potrafił grób okraść, z innego grobu wyrzucić księdza, żeby swoją krewną pochować, także, że stanowiska kościelne kupował często. No, niezwykły przejaw takiej uczciwości, spojrzenia na siebie, no z pewnością czując zbliżającą się śmierć, oczekiwał, że to jego wyzwanie przysporzy mu łaski i zostanie mu to wszystko wybaczone. Dzięki Titmarowi mamy zupełnie niezwykły zestaw informacji właśnie o tym roku 1018, bo mamy, no pomijając ten 1 grudnia, to jest śmierć biskupa Titmara, ale mamy 5 dziennych dat. To jest absolutny ewenement. Ja pytałem historyków, kiedy jest następny rok w historii Polski, kiedy mamy aż 5 dziennych dat różnych wydarzeń. No oni mówią, może
w XII wieku, a może aż w XIII, więc zupełnie niezwykły rok. I tu no, te daty właściwie dyktują nam rytm opowieści i wskazują najważniejsze elementy. No, poza nimi właściwie niewiele wiemy. Poza nimi to trzeba kombinować, patrzeć, co się działo w innych krajach i zastanawiać się, dlaczego Chrobry postępował tak, jak postępował. 30 stycznia 1018 roku w Budziszynie, to jest niedaleko za naszą dzisiejszą południowo-zachodnią granicą, na Górnych Łużycach. Dzisiaj to miasto niewielkie nazywa się Bautzen. Tam spotkali się wysłannicy cesarza Henryka II i Bolesława Chrobrego i wspólnie zaprzysięgli pokój. Pokój, który nastąpił w niezwykłych okolicznościach, bo rok wcześniej Chrobry no, po prostu zdziesiątkował armię cesarza Henryka, który po raz kolejny próbował dać mu nauczkę, po raz kolejny najechał na Polskę, po raz kolejny został pokonany i przez Czechy ledwie się doczłapali z powrotem do Saksonii. I o dziwo, dwa miesiące później Chrobry proponuje zawarcie pokoju. Cesarz się zgadza, zaprzysięgają ten pokój w Budziszynie. Biskup Tittmar pisze, że no niestety nie jest to taki pokój, jak być powinien, bo faktycznie był dla cesarza uwłaczający. Musiał zrezygnować ze wszystkich swoich roszczeń, mało tego oddać Chrobremu Łużyce i Milsko, czyli właśnie dzisiejsze Górne Łużyce, czyli to, o co Chrobry przez 16 lat walczył, cesarz przez 16 lat nie chciał mu tego przyznać, teraz był do tego zmuszony, bo już wszyscy mieli dosyć w Saksonii chyba tych wojen z Chrobrym, które wszystkie były przegrane i właściwie nie rokowało to żadnych optymistycznych perspektyw. Ale to, co później wiemy, że tam były też pewne dodatkowe elementy, dodatkowe punkty, o których możemy wnioskować. Mianowicie, po pierwsze, jak to często bywało, ważne akty polityczne pieczętowano związkami małżeńskimi. To był najlepszy sposób, nie podpisywano oczywiście żadnych dokumentów, ale zawarcie międzydynastycznego małżeństwa stanowiło swoistą gwarancję przestrzegania tych przyjętych reguł. I faktycznie 4 dni później już, 5 dokładnie, właśnie w tymże, na tych Górnych Łużycach, przyjeżdża margrabianka Oda Ekehardówna, o 30 lat młodsza od Chrobrego, która bierze z nim wkrótce ślub. Jest to czwarta żona Chrobrego. Dwie pierwsze po roku odesłał, widocznie mu się nie spodobały. Z trzecią przeżył ponad 25 lat, urodziła mu 2 synów, 3 córki, no ale zmarła właśnie rok wcześniej, więc był wdowcem, mógł się ponownie ożenić. Tylko że ciekawostka tutaj polega na tym, że żeniąc się z ową Odą, stał się szwagrem swojego zięcia. A właściwie też i szwagrem swojej córki. Dlatego, że Oda była rodzoną siostrą męża jego córki, grafa Hermana. To bardzo skomplikowane i ciekawe. Pośpiech był tak duży, że biskup Tittmar z oburzeniem napisał, że to w przedpościu wzięto ślub bez pozwolenia biskupa, więc tutaj ten nacisk okoliczności politycznych musiał być bardzo duży. No, czy Oda się Chrobremu spodobała, to tego nie wiemy. No, jak każdy władca powinien był się żenić z cudzoziemkami, które no, których siłą rzeczy wcześniej w ogóle nie widział. No, z Emnildą akurat bardzo zgodnie przeżył 25 lat. Oda zdążyła mu jeszcze urodzić jedną córkę, więc też nic nie wiemy, żeby to małżeństwo miało jakieś kłopoty. Aczkolwiek pewne elementy, które każą podejrzewać, że idealnie nie było, się pojawiły tegoż roku, ale to trochę później. No, 26 kwietnia też
biskup Tittmar zanotował, spłonęła katedra arcybiskupia w Gnieźnie, czyli ta, w której pochowano świętego Wojciecha, potem jego brata Gaudentego, pięciu braci męczenników, no sanktuarium religijne Polski wczesnopiastowskiej, taki fundament ideologiczny. Więc z pewnością to była wiadomość bardzo trudna i stawiająca Chrobrego w trudnej sytuacji, no bo właściwie powinien był się natychmiast skupić na odbudowie, no ale on miał inne plany. Inne plany, które wyjaśniają, dlaczego on po tej wygranej wojnie rok wcześniej sam zaproponował pokonanemu przeciwnikowi zawarcie pokoju. Ano po to, bo on już planował następną wojnę, tym razem na wschodzie. I jak to dobry dowódca i strateg, postanowił sobie zabezpieczyć drugi front zachodni. Bo już miał doświadczenia z walką na dwa fronty. Co prawda dał sobie z tym też radę, ale wiadomo, że lepiej nie ryzykować. Więc podpisał układ pokojowy z cesarzem Henrykiem, który, jak się okazało później, zagwarantował mu jeszcze pomoc zbrojną cesarza. Ten cesarz, pozbawiony kawałka terytorium, upokorzony, jeszcze musiał dostarczyć mu kontyngent 300 zbrojnych rycerzy na tę wyprawę kijowską. No więc to sukces dyplomatyczny zupełnie niebywały. A jeszcze mało tego, cesarz zapewne wpłynął na swojego szwagra, króla węgierskiego Stefana Wielkiego, żeby też przyłączył się do tej wyprawy, więc przyjechało do Polski jeszcze 500 Węgrów. Więc tak naprawdę to była armia polsko-węgiersko-niemiecka, o czym też często się zapomina, no i tak chętnie się zapomina, bo lepiej to brzmi jak polska wyprawa, prawda, na Kijów, a nie międzynarodowa. A jeszcze tam też byli Pieczyngowie. No o nich w ogóle lepiej zapomnieć, bo to byli poganie, Azjaci, gdzieś tam na tych stepach żyli nadczarnomorskich, ale wybitnie, Chrobry bardzo lubił z nimi współpracować i tu też się przyczynili do zwycięstwa. Ta armia międzynarodowa zapewne zebrała się gdzieś w Małopolsce na początku lipca i nomen omen 22 lipca nastąpiła walna bitwa. Więc ten 22 lipca jest w naszej historii datą znaczącą. Ja nawet w tym roku właśnie 22 lipca zaproponowałem, żebyśmy znowu zaczęli świętować 22 lipca, choć z zupełnie innych powodów. Mianowicie, kiedy armia Chrobrego stanęła nad Bugiem na granicy, a książę Jarosław po drugiej stronie. No i tu mamy barwne opisy i Tittmara, i potem Galla Anonima, jak w tych czasach bywało. Najpierw zaczęły się potyczki słowne, zaczęli się słudzy, ciurowie wyzywać nawzajem przez tą rzekę, aż wreszcie Polacy tak się zdenerwowali, że rzucili wszystko, przepłynęli na drugą stronę. Czyli ta służba z jakimiś tam tasakami, pogrzebaczami, za nimi wojsko, rozbili tę ruską armię w proch. I Ruś stanęła otworem. Ale no tutaj trzeba wyjaśnić, że czego ten Chrobry szukał na Rusi? Po co mu to było? No, nie było to tylko z tego powodu, że był awanturnikiem, który bez wojny nie mógł wytrzymać, chociaż pewnie trochę to też był powód. Tym bardziej szczególnie, że musiał dać zajęcie swojemu wojsku, swojemu rycerstwu, które żyło dla wojny i żyło wojną. Ale tutaj miał doskonały pretekst. Wojnę zawsze dobrze prowadzić, kiedy ma się dobry pretekst. A mianowicie 5 lat wcześniej wydał swoją drugą córkę za następcę tronu kijowskiego, za księcia Świętopełka. Niestety nie wiemy, jak ta córka miała na imię. Ta, którą wysłał do Saksonii, nazywa się Regelinda. Ta, która pojechała do Kijowa, historia nam nie przekazała imienia, no ale tu warto zwrócić uwagę właśnie na rolę kobiet z rodów władców,
których obowiązkiem było albo zostać wydanymi za granicą, prawda, ta wymiana musiała być transgraniczna, albo szły do klasztoru. Trzecia córka, najmłodsza, została opatką w jakimś klasztorze, zapewne ufundowanym przez ojca. No ale ta została żoną najstarszego syna księcia Włodzimierza i po jego śmierci w 1015 roku Świętopełk objął tron jako najstarszy, no ale okazał się władcą dosyć nieudolnym i szybko go z Rusi wypędzono. Wypędził go młodszy brat Jarosław, nazwany później Mądrym, który zatrzymał jednak, brata wypędził, natomiast zatrzymał w Kijowie córkę Chrobrego razem z towarzyszącym jej biskupem przysłanym z Polski. No więc Chrobry miał doskonały pretekst, prawda? No, czy może być lepszy pretekst niż chęć uwolnienia córki z niewoli. Więc również Świętopełk szedł w tej armii i zapewne jakaś drużyna ruska, więc mamy jeszcze czwarty naród, który brał udział w tej bitwie. No, pokonany Jarosław wycofał się do Kijowa, ale tam już czekali na niego owi pieczyngowie, którzy atakowali od południa miasto. Chrobry szedł na wschód i jak mówią kronikarze, witany był wszędzie bardzo entuzjastycznie. To jest cesarz Henryk II, tylko żeby przypomnieć jeszcze w takiej autoprezentacji w towarzystwie z Chrystusem nad sobą, archaniołami, biskupami, tak się władcy wtedy przedstawiali. To jest owa najstarsza córka Bolesława Chrobrego, Regelinda, margrabianka Saska, szwagierka tej żony, czwartej żony Chrobrego, której posąg znajduje się, posąg z XII wieku późny, więc dlatego napisałem portret w cudzysłowie, bo to nie był portret z natury. Ale charakterystyczne jest, że wszystkie te rzeźby ówczesne przedstawiały ludzi poważnych. Człowiek na stanowisku powinien był być poważny. Regelinda tutaj się śmieje i więc znany jest ta rzeźba jako posąg śmiejącej się Polki. To jeszcze, no tutaj też oczywiście z tym i z wyprawą kijowską i z sytuacją na obu granicach wiąże się wiele legend, które weszły do historii Polski, między innymi to, co Gal Anonim napisał, że Chrobry wbijał ponoć żelazne słupy w Soławę, która miała wyznaczać granicę między Polską a Saksonią. No ani ta Soława nie była tak naprawdę granicą, ani co to miały być za żelazne słupy. W tym czasie zrobienie żelaznego słupa byłoby właściwie technologicznie niemożliwe. Ale no, legenda pozostała. Tu mamy piękny obraz z początku XIX wieku. Kafary, Chrobry w stroju, no prawie jak Stefan Batory. I to takie ilustracje krążyły po Polsce. Tu wjazd do Kijowa. Wjazd do Kijowa, który nastąpił 14 sierpnia. Tam pamiętacie Państwo tę listę dat dziennych. 14 sierpnia i nastąpił sposób, to nie było zdobycie Kijowa. Mówimy o zdobyciu Kijowa, no ale w sensie podboju Rusi. To był oczywiście wyprawa wojenna, ale Jarosław uciekł z Kijowa przed zbliżającą się tą armią polsko-węgiersko-niemiecko-ruską. Widać uznał, że nie ma co się bronić, że nie ma szans. Tym bardziej, że jak napisał biskup Tittmar, grody po drodze z radością witały Bolesława i oddawały mu się pod opiekę. Czy to prawda? No może ta silna ręka władców wschodnich dawała im się we znaki, a może była to po prostu
bardzo słuszna strategia, żeby uniknąć zniszczenia miasta w wyniku wojny, dlatego że otwarcie bram dawało szansę na przetrwanie, przeżycie i uratowanie życia mieszkańców. Natomiast obrona spowodowałaby straszną zemstę zwycięzców, którzy nie tylko mogliby spalić gród, ale i wyrżnąć mieszkańców, resztę wziąć w niewolę. Chrobry wkracza do Kijowa 14 sierpnia. Znowu mamy datę dzienną. No i tutaj mamy już legendę zanotowaną przez Galla Anonima, a mianowicie, że wjeżdżając uderzył mieczem w złotą bramę kijowską, mieczem szczerbcem, który do dzisiaj jest przechowywany w skarbcu na Wawelu, jest naszą relikwią narodową, miecz koronacyjny władców polskich, opisany właśnie jego dzieje przez Galla Anonima. No tu znowu dwa obrazy, jeden z połowy XIX wieku, ten u góry. Proszę zwrócić uwagę, że chrobry nie macha tu mieczem, tylko szablą, bo oczywiście w tym czasie szabla była podstawową bronią, jaką posługiwała się szlachta polska. Na dole mistrz Jan Matejko, który prowadził porządne studia historyczne, on już wiedział, że miecz to powinien być miecz. Zresztą widział go, sam przecież mieszkał w Krakowie, widział go z pewnością na własne oczy. No ale mamy piękną, w jednym i w drugim wypadku, piękną bramę z kratą, prawda, chrobry wjeżdża, uderza tym mieczem, który, jak napisał Gal, wyszczerbił się i szczerbiny są do dzisiaj widoczne, faktycznie są widoczne. I legenda jest bardzo piękna, tylko że całkowicie nieprawdziwa. Jak to bywa z legendami? Po pierwsze, w 1018 roku Złotej Bramy w Kijowie jeszcze nie było, bo Jarosław Mądry wybudował ją dopiero kilka lat później. Po drugie, szczerbiec, który przechowywany jest na Wawelu, nie pochodzi bynajmniej z XI wieku, tylko jest taką kompozycją częściowo z XII, częściowo z XIII wieku, nie bardzo wiadomo, co było pierwsze. Czy pierwsza była legenda, do której dołożono miecz, czy też wcześniej był naprawdę jakiś miecz, ale zginął, został ukradziony, zgubiony i trzeba było dorobić nowy. Tego się nie dowiemy. Sam gest oczywiście był jak najbardziej prawdopodobny. Taki gest zwycięzcy, który uderzał mieczem przy wjeździe w bramę zajmowanego miasta, jak najbardziej mógł mieć miejsce. No tu widzimy też na tym dolnym, w prawym dolnym rogu arcybiskupa Jeremiasza, który powitał chrobrego uroczyście razem z relikwiami świętych zebranymi z kościołów kijowskich, a miało być tam ich mnóstwo. Kijów był legendarnie bogatym miastem. Powitał go z relikwiami, jak też z siostrami, z żoną i z siostrami księcia Jarosława Mądrego, który widocznie tak szybko uciekał, że zostawił całą swoją rodzinę na pastwę zwycięskiego chrobrego. O jednej kobiecie nie zapomniał, o Bolesławównie, o córce chrobrego, tę zabrał ze sobą. Natomiast zostawił całą swoją rodzinę, w tym 8 sióstr, spośród których szczególnie jedna była ważna dla naszej historii. Jak pisze Gal Anonim, to dla niej właśnie chrobry wyprawił się do Kijowa, dlatego że rok wcześniej, po śmierci swojej żony Emnildy, wysłał Dziewosłębów do Kijowa, prosząc o rękę jednej z sióstr księcia Jarosława. Więc znowu przypominam, a już jego córka była żoną jednego z książąt ruskich, więc tam znowu
próbował zostać szwagrem swojego zięcia. Czy wręcz szwagrem swojej drugiej córki. No przedziwne zamiłowanie do komplikowania sobie życia erotycznego. Podobno mu odmówiono tej ręki, no więc wiedziony słusznym wzburzeniem postanowił sam sobie sprawiedliwość. No właśnie, był żonaty. Przed chwilą się ożenił z żoną z kobietą o 30 lat młodszą, no ale widocznie mu to nie wystarczało. To też biskup Tittmar napisał o nim, że był starym wszetecznikiem. Jakby nie bez powodu. Księżniczka ruska, której późniejsze źródła nazywają ją Przedsławą, no zapewne była bardzo piękna i atrakcyjna. I no, jak pisze i Tittmar, i potem Gal Anonim Chrobry, zaspokoił swoją żądzę. Ale tu znowu, tutaj trzeba pamiętać o specyfice tamtych czasów, że zwycięzca miał rozmaite obowiązki, takie symboliczne, do których między innymi należało pohańbienie kobiet pokonanego. A tym bardziej tutaj, prawda, Jarosław zabrał jego córkę, nie wiadomo co tam się z nią działo, no więc Chrobry pohańbił jego siostrę. No i to był remis, już mógł uznać, że zachował twarz. Siedział w tym Kijowie co najmniej kilka miesięcy. Sam nie rządził, nie zasiadł na tronie. Nie popełnił tego błędu, który 15 lat wcześniej popełnił, zajmując Czechy, gdzie zresztą Czesi go tam zaprosili. Mieli już dość swoich szalonych przemyślidów. Został księciem Czech, ale po roku Czesi zmienili zdanie i z kolei go wypędzili. Tutaj osadził na tronie kijowskim owego swojego zięcia Świętopełka, którego później tradycja ruska nazwała przeklętym, no bo z ich punktu widzenia był zdrajcą, który dwukrotnie sprowokował najazd Polski na Ruś. Sam, jak pisze Tittmar, rozlokował swoje wojska po okolicznych grodach, ściągając podatki i wywożąc z Kijowa wszystko, co się dało. Wysłał również należne dary do cesarza Henryka, wysłał na Węgry do króla Stefana Wielkiego, obdarował oczywiście tych rycerzy niemieckich i węgierskich sowicie i, jak pisze biskup Tittmar, zapełnił swój skarbiec książęcy tymi bogactwami. Siedząc w Kijowie, Chrobry miał czas, żeby się zastanowić nad swoją pozycją, nad swoją sytuacją i najwyraźniej doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jaką stał się ważną figurą po zdobyciu Kijowa. Dlatego, że stał się najważniejszym człowiekiem na tym obszarze, który dzielił dwa cesarstwa, dwie największe potęgi ówczesnej Europy. Z jednej strony to już wspomniane cesarstwo tak zwane niemieckie, którym rządził cesarz Henryk II, z drugiej strony cesarstwo bizantyńskie ze stolicą w Konstantynopolu. Siedząc w Kijowie, Chrobry dał do zrozumienia obu cesarzom, kim jest i że mają się z nim liczyć. Wysłał jedno poselstwo do Saksonii, drugie wysłał do Konstantynopola, ni stąd, ni zowąd. Mało tego, z wiadomością bardzo arogancką, napisał do cesarza Bazylego II, no to był dopiero gość. Bazyli II rządził 50 lat. Nie bez powodu został nazwany bułgarobójcą. Największy władca ówczesnej Europy. Chrobry do niego pisze, że właśnie zająłem Kijów, no i proponuje, żebyśmy zostali przyjaciółmi, bo jeżeli nie, no to zobaczysz, jak wygląda mój gniew. No,
Jakiś książę z jakiejś dziczy północnej nagle pisze do cesarza rzymskiego, żeby się z nim liczył. No, świadczy to o tym, że miał wysokie mniemanie o sobie i no, jednak sporą dozę arogancji, ale uzasadnionej faktycznymi sukcesami. On faktycznie stał się hegemonem na tym obszarze pomiędzy dwoma cesarstwami. Siedząc tam nie tracił czasu, na przykład wybił monety, gdzie jest napisane, żeby nie było wątpliwości, Bolesław, ale cyrylicą. Więc tego, zresztą w typie rusko-bizantyjskim nie ulega wątpliwości, że one powstały w trakcie jego pobytu w Kijowie. Z innych znaleźli, no ja jako archeolog muszę się odwoływać do konkretów, bo tam, że coś biskup Titmar coś napisał, no napisał, nie wiemy, czy to prawda. Natomiast jak coś znajdziemy, moneta to jest moneta. I to z czasów Chrobrego. To jest bardzo ciekawe znalezisko. Na Ostrowie Lednickim wykopane w ramach tego pałacu, który Państwu pokazywałem. Stauroteka to jest takie trudne słowo, ale tak naprawdę to jest relikwiarz drewna z Krzyża Świętego. To był specjalny rodzaj relikwiarzy, pięknie wykonany, pozłacany właśnie z takim krzyżem typu bizantyńskiego. No więc przypuszczamy, że to mógł być, bo Chrobry do Konstantynopola wysłał posłów z odpowiednimi darami. Cesarz, żeby zachował twarz, musiał odesłać posłów z jeszcze większymi darami. A jaki, czyż może być większy dar niż relikwia drewna z krzyża, na którym Chrystus poniósł śmierć? Oczywiście nie może być większego daru. I kto wie, czy Chrobry właśnie nie zdeponował tego relikwiarza na Ostrowie Lednickim. To jest taka piękna wyspa położona na jeziorze Lednickim, mniej więcej w połowie drogi między Gnieznem a Poznaniem. Warto tam zajechać, no, na wyspę trzeba przepłynąć małym promem, ale jest naprawdę pięknie. Bardzo ciekawa, bo właśnie różne ważne znaleziska tam się gromadzą i między innymi jest przypuszczenie, że to właśnie na Ostrowie Lednickim Chrobry umieścił tę swoją ruską kochankę. A więc żona była gdzieś w Poznaniu, a on tu 20 kilometrów dalej na Ostrowie Lednickim miał tę ruską kochankę. No to znalezisko jakby to potwierdza to przypuszczenie. I jeszcze z ciekawych znalezisk, to dosyć nie jest najlepszy akurat ten egzemplarz monety, ale świadczy o tym, co Chrobry wówczas o sobie myślał. Mianowicie ni stąd, ni zowąd w tym 1018 roku tylko prowadzi próby z różnymi wzorami monet z jednoznacznym napisem Król Bolesław, Bolislaus Rex. Chociaż królem nie był wtedy jeszcze, bo pamiętamy, że dopiero 7 lat później zdobył koronę. No więc najwyraźniej on miał już dosyć czekania na tę koronę. Miał ją obiecaną w roku 1000 przez cesarza Ottona III. Potem w 1013 przez cesarza Henryka II. Nie chciał już czekać. Próbował dokonać jakby autokoronacji. Prawda? Napis: wy możecie sobie mówić, co chcecie. Ja się uważam za króla. Proszę, napiszę sobie na monecie Król Bolesław i co mi kto zrobi. Więc no to... Jedno i ta ruska moneta, i ta świadczą o tym, jak on wtedy się czuł i jak bardzo pewnym siebie był człowiekiem, zresztą nie bez powodu. Wycofał się z Kijowa po kilku miesiącach, prawdopodobnie jeszcze pod koniec 1018 roku, sam z własnej woli, ani nie został wygoniony, ani nikt go mu tam nie zagrażał. Zostawił tego swojego nieszczęsnego zięcia Świętopełka na tronie, który okazał się po raz ponowny nieudacznikiem, dlatego że brat Jarosław, który uciekł przed Chrobrym na północ do Nowogrodu, zebrał tam siły, między innymi zdobywając poparcie króla
króla szwedzkiego, Olofa Szetkonunga, i zawierając układ zatwierdzony małżeństwem międzydynastycznym. Prawda? Znamy już ten mechanizm. A więc Jarosław Mądry wziął sobie za żonę księżniczkę szwedzką. I to zapewniło mu wsparcie Szwedów w walce z Chrobrym, bardzo skuteczne. Ale tu ciekawostka. Owa księżniczka szwedzka, która miała na imię Ingegerda, a później na Rusi została Anną, to też było typowe, że jak przyjeżdżała obca księżniczka na dwór, to nadawano jej lokalne imię, żeby, no bo kto będzie sobie Ingegerdą zaprzątał głowę, jak może być Anna. Jest to prostsze. Ale owa Ingegerda Anna, trzeba pamiętać, że to była prawnuczka Mieszka I. To była wnuczka rodzonej siostry Bolesława Chrobrego. Więc znowu, prawda, ten niezwykły splot dynastycznych powiązań, tylko że tym razem ci Chrobry i jego cioteczna wnuczka stanęli przeciw sobie. Jarosław faktycznie, co prawda, w Kijowie Bolesława nie zastał, ale gonił go, znowu go dopadł nad Bugiem, znowu wywiązała się, Chrobry już był na drugiej stronie, no ale zaczęli go strasznie ci Rusini wyzywać. Bolesław się zdenerwował, rzucił się przez rzekę, za nim całe rycerstwo, no i znowu podobno wyrżnęli w pień to ruskie wojsko. Chrobry wrócił, oparł swoje granice na Bugu i między innymi dowodem na to jest kolejna piękna budowla wzniesiona w Przemyślu na wzgórzu Grodowym, znowu palacjum, bez żadnych wątpliwości zbudowane na wzór zachodnioeuropejski, a nie wzór ruski, więc tu też widać, że Chrobry podkreślił to przyłączenie tych ziem, tak zwanych Grodów Czerwieńskich, do swojego państwa. No, jego zięć w tym Kijowie długo nie posiedział. Brat Jarosław go wypędził. Świętopełk po raz trzeci szukał pomocy u swojego teścia, ale jak pisze ruska tym razem kronika, śmierć go dopadła po drodze, został tam na miejscu przykryty jakimś kurhanem, z którego, jak pisze kronikarz Nestor, do dzisiaj smród straszny się wydobywa. A Świętopełk został nazwany Świętopełkiem Przeklętym, no bo faktycznie był zdrajcą. Po tej wojnie tak wyglądało granice Bolesława. Jeżeli przypomnicie sobie Państwo tę pierwszą mapę, która pokazywała obszar zamknięty między Wisłą a Odrą, no to tutaj to państwo jest właściwie dwa razy większe. Widać kierunki ekspansji Chrobrego. No, na północ nie miał co ekspandować, bo tam był Bałtyk, a poza tym on nie miał floty wojennej, więc nie miał czego szukać na tym kierunku. Na południu przyłączył Morawy i Słowację dzisiejszą w sposób chyba pokojowy. Po prostu Morawianie woleli Chrobrego od Przemyślidów czeskich. Na zachodzie mamy te Łużyce i Milsko, to te ziemie, o które 16 lat walczył z cesarzem Henrykiem i które wreszcie właśnie w 1018 roku dostał. I na wschodzie te Grody Czerwieńskie z Przemyślem, dzisiejszym Lublinem. Więc taki kształt był. Na żółto są te obszary, które czasowo miał pod swoją kuratelą, tak jak Czechy, których władcą był przez rok. No więc to pokazuje, jak wielki sukces osiągnął, sukces mierzony wielkością terytorium, ale też pokazuje sukces, który
niósł w sobie od razu zalążki przyszłych trudności, a nawet klęsk. Widać, że takie granice no właściwie były nie do obrony. Prawda? To jest jakaś przedziwna taka ameba z wypustkami na wschód, na zachód, na południe. No, bardzo łatwa do zaatakowania, ale równie no, nie wiadomo, czy Chrobry aż takim był wizjonerem, ale można powiedzieć, że on jako pierwszy zrealizował politykę Trójmorza. Dlatego, że po pierwsze sięgały jego granice do Dunaju, który wpływał do Morza Czarnego, po drugie do Łaby, która płynęła do Morza Północnego, no i oczywiście Bałtyk, Wisła i Odra. Więc niewątpliwie świetna strategicznie lokalizacja. No ale to się utrzymało. Po 1018 roku, po tym roku największych sukcesów Polski wczesnopiastowskiej, historia się uspokaja. Nie wiemy przez następne lata, aż do roku jego koronacji, właściwie nic. No i powstaje pytanie, czy nie wiemy nic, bo umarł biskup Titmar 1 grudnia 1000 lat temu i w związku z czym nie było komu opisywać tego, co tu się działo, czy też po prostu faktycznie nie było o czym pisać. Chrobry też już miał dosyć. Przecież on w siodle spędził 20 kilka lat. Pokonał wszystkich sąsiadów. Wszyscy się go bali. Nawet tak łatwe do zaatakowania państwo, nikt nie ośmielił się go zaatakować. Przywiózł z tego Kijowa tyle pieniędzy, że mógł się nie martwić. Nie musiał prowadzić wojen, bo mógł finansować swoje państwo z tych zasobów. Miał młodą żonę, miał młodą kochankę, miał już wnuka, więc Kazimierza, później nazwanego odnowicielem. Miał syna Mieszka II, który był wyznaczony na następcę tronu i któremu pewnie już powierzał na bieżące rządy. Sam mógł sobie osiąść, cieszyć się swoją sławą, swoimi zwycięstwami, swoją rodziną i czekał zapewne na śmierć cesarza Henryka, żeby wreszcie, korzystając z chaosu, bo to śmierć cesarza zawsze powodowała chaos geopolityczny, żeby sięgnąć po koronę królewską. No więc jak widać, to ten rok 1018, niezwykle bogaty w wydarzenia, których wszystkich nie sposób tutaj wymienić. Państwo, którzy byliby bliżej nimi zainteresowani, to odsyłam do książki, która się ukazała 4 miesiące temu dopiero, gdzie wszystko to jest szczegółowo opowiedziane. No miałem nadzieję, że będzie tutaj pan z księgarni historycznej, ale sprawy z małym stoiskiem, ale sprawy rodzinne mu uniemożliwiły. Książka jest dostępna w księgarniach, jedna i druga, albo w internecie. Nie ma z tym żadnego problemu. Więc chyba na tym zakończę.